Dobry wieczór. Wrata, wracam spo, z powrotem z zaświatów. Możecie państwo napisać? Jest ok, dobra. Już udostępniam yy, i zaraz dalej działam. Dobrze, bardzo przepraszam za zamieszanie, ale niestety tak to czasem bywa. Skończyłem na tym slajdzie, szanowni państwo, kolagen a wiek. W związku z tym, jeszcze proszę was bardzo, czy w tej chwili jest ok? Widzicie ekran? Ok, dobra, bardzo dziękuję. Mój komputer po prostu nie brał kolagenu i e, on robi takie rzeczy już. Tak to już jest, jak się ma 18 lat. E, jeszcze raz powtarzam, szanowny panie, w ciągu pierwszych pięciu lat po menopauzie, e, ilość kolagenu w skórze spada o 30%. W związku z tym, jeżeli nie będziecie panie dbać o siebie, i to mówię to bardzo poważnie, i to podkreślam jeszcze raz, ja na co dzień też e, przyjmuję, pracuję w e, klinice Beauty w Katowicach. I troszkę wiem na ten temat, słuchajcie, i każdy może wyglądać pięknie w każdym wieku, wystarczy odrobinkę, odrobinkę się postarać. Jakie są obra objawy braku kolagenu, bo to jest nie tylko utrata jędrności skóry, a to jest również pojawienie się zmarszczek, celulitu i kruchość paznokci. I my to obserwujemy w klinice w momencie, kiedy ktoś o siebie nie dba, jest odwodniony, nie suplementuje kolagenu, nie bierze witamin. To bardzo wyraźnie widać. Jakość skóry po prostu dramatycznie spada. Ból i stany zwyrodnieniowe stawów mięśni. Krwawienia podskórne, kruchość naczyń. Słuchajcie, mam takie osoby, które przychodzą do mnie i jak się dotkną, to normalnie te, te naczynia są tak kruche, że powstają zaraz wybroczyny pod skórą. Stany depresyjne. Zaburzenia, to jest uszkodzenie komórek szwana w układzie nerwowa, nerwowym i paradontoza. Zresztą kolagen jest również jednym z podstawowych składników budulcowych kości, zaraz sobie też o tym powiem. Czyli jeżeli chodzi o niszczenie kolagenu w organizmie, to czynniki powodujące szybszy rozpad włókien to jest np. nieprawidłowa dieta, ekspozycja na słońce, toksyny środowiskowe w powietrzu, tru, trucizny chemiczne w jedzeniu. Palenie papierosów i picie alkoholu. To jest, słuchajcie, to jest ta kobieta, której zdjęcie widziałem porównanie z siostrą bliźniaczką. Nie wyobrażam, ja do końca życia nie zapomnę tych, tych, tego wykładu tej pani doktor. Koryciny w ogóle, to jest ta, taka miejscowość po webinarze. Zachęcam, zobaczcie sobie koryciny, jakie piękne. Jakie są rodzaje kolagenów w suplementacji? To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o rodzaje. To dwa są szczególnie polecane. Poza kurzym jest jeszcze taki podstawowym, najczęstszym, gdzieś tam stosowanym. Najważniejszym jest kolagen rybi. Lepiej się wchłania i ma niższą masę cząsteczkową. My oczywiście to obchodzimy i za chwileczkę jak zobaczycie ten kolagen, który mamy, to dla nas jest to troszeczkę mniej ważne. Dla nas liczy się zatem co innego niż to, żeby to musiał być kolagen rybi. Bo my na przykład zastosowaliśmy w mieszance również kolagen błonowy ze skorupek jaj. Nie wiem, kto z Państwa, ja pamiętam z dzieciństwa, że ja uwielbiałem wcinać tą wewnętrzną błonę z jajka, jak się, zrobi, jak się zjadło jajko na miękko, to tam była na, na skorupce taka błona. Ja ją zawsze wyciągałem i ją wcinałem, no uwielbiałem ją. Nie wiedziałem wtedy, że kolagen błonowy ze skorupek jaj jest niezwykle cennym kolagenem. Moim zdaniem najcenniejszym. Wcale nie rybi. Dosta i zawiera różne typy. Zawiera przede wszystkim pierwszy typ, ale również trzeci, czwarty i dziesiąty. I co jest bardzo ważne, wyobraźcie sobie, że ten kolagen błonowy, który znajdziecie w kolagenie naszym, to jest kolagen, który zawiera również glukozaminę, chondroitynę i kwas hialuronowy. Kolagen ma właściwości odmładzające. Słuchajcie, tyle prac badawczych na to i do, dowodów na to przeprowadzono, że to w ogóle nie ma co dyskutować. Czyli zwiększa nawilżenie skóry, elastyczność skóry, redukuje zmarszczki, skóra jest piękna, gładka i jasna. Jeżeli ktoś dba o siebie i to jest bardzo ważne, dba zarówno od środka, czyli tak jak my rekomendujemy, jak też od zewnątrz, i tutaj skin mission, która będzie robiła Kasia, jest bardzo ważna. 90% masy organicznej kości to jest kolagen w połączeniu z wapniem, magnezem i fosforem. Jeżeli nie ma kolagenu, zwiększa się kruchość kości. Kolagen w stawach to jest produkcja mazi stawowej i jakość chrząstki. Przyspiesza regenerację zmienionych chorobowotkanek. Odpowiada za odporność chrząstki na rozciąganie i odpowiedni kształt chrząstki, też to właśnie kolagen. Nie muszę paniom uświadamiać, szczególnie paniom, bo tutaj myślę, że panie będą na to zwracały bardziej uwagę niż faceci, że niedobór kolagenu często objawia się nadmiernym wypadaniem włosów. Inny jest rodzaj wypadania włosów u facetów, a inny u pani. Więc jeżeli te włosy wypadają, to bardzo często i są cienkie, łamliwe i przesuszone, świetnym elementem jest po prostu odpowiednia suplementacja i dostarczenie kolagenu. I jeszcze kilka ciekawostek. I to, jest, to warto zapamiętać. Słuchajcie, jak multipotencjalny jest kolagen. Nie wiem, czy wiecie, że kolagen ma bardzo silny wpływ na układ odporności. Poprzez swoją strukturę i umieszczenie ogranicza on wnikanie i rozprzestrzenianie się drobnoustrojów chorobotwórczych, komórek nowotworowych i toksyn w organizmie. Z ciekawostek również a mamy kolagen rybi w naszym zestawie kolagen rybi zawiera kolagencynę to jest białko o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. I są badania, w których użyto właśnie kolagenu rybiego i kolagencyny i na takich pożywkach specjalnych na płytkach Petriego wyhodowano, posiano gronkowce złociste. Wyobraźcie sobie, że kolagencyna zahamowała wzrost gronkowca złocistego w warunkach in vitro. zatem zobaczcie, jaki gigantyczny potencjał ma kolagen. No i... Taka drobna uwaga, jak już ktoś by zadał mi pytanie, to ile tego kolagenu trzeba suplementować? Co znaczy, biorąc pod uwagę, że około 3 kg u młodych ludzi, a u starszych osób znacząco więcej kolagenu, po prostu ulega wymianie, szacuje się, że mniej więcej 5 gramów dziennie powinno się brać od 25 roku życia do 60. A od 60 roku życia powinno się dziennie suplementować 10 gramów kolagenu. Także od 25 roku życia, czyli od kiedy suplementować? Bardzo prosto, od 25 roku życia. No dobrze, powiedzieliśmy sobie, że ten kolagen, tak jak kiedyś w to nie wierzyłem, może się wchłaniać z jelit. Ale wtedy jest taka dyskusja. Jeden producent mówi: A mój jest lepszy, a mój się lepiej wchłania, a mój się nie wchłania, mój jest gorszy. Kombinują jak konie pod górkę. I wyobraźcie sobie, że w 1964 roku zespół badaczy podczas testowania mikroskopu elektronowego oglądał sobie lecytynę z jajek zmieszaną z wodą. Wymieszali sobie tę lecytynę, i pod mikroskopem coś dziwnego znaleźli. Otóż znaleźli oni dziwne struktury błonowe, zamknięte, takie kuleczki, które nazwano liposomami. Co takiego niezwykłego jest w liposomach? Ano liposomy są jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą obecnie sposobem przenoszenia substancji wielkocząsteczkowych do organizmu. Jeżeli zamkniecie kolagen w liposomach, to ta mikro, to mikrokapsułkowanie liposomalne, które my mamy, potrafi zwiększyć biodostępność substancji. I na przykład mikrokapsułkowanie witaminy D3 zwiększa wchłanianie witaminy D3 o 25% w stosunku do D3 na zwykłym oleju. I dwukrotnie domicelizowanej witaminy D3. A w przypadkach niektórych substancji potrafi zwiększyć biodostępność nawet 10 do 15 razy. To jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, ponieważ y, y, substancje, które tam są, zawarte w środku, przypominają właściwie do złudzenia, a nawet są nimi. Substancje, które są w naszym organizmie naturalnie występujące. Więc jak taki liposom sobie zasuwa po limfie albo przy krwi, to on jest rozpoznawany jako substancja własna, przyjazna i może się dowolnie poruszać w układzie pokarmowym, limf limfatycznym i układzie krążenia. I co jest w tym ciekawe? Wyobraźcie sobie, że liposomy nazywane są intelektualnie Inteligentnymi nośnikami leków i substancji odżywczych, dlatego że okazuje się, że potrafią dostarczyć substancję, którą przynoszą, w miejsca, w których te substancje są szczególnie potrzebne. Badania nad tą właściwością trwają. Jest to niezwykła własność liposomów. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli zamkniecie kolagen w liposom to on nie tylko łatwiej się wchłonie i już nie muszę z nikim dyskutować, czy on jest wielkoczęstoczkowy, czy peptydowy, czy jak sobie chcecie go nazywać, tylko on się po prostu świetnie wchłania i do tego jeszcze dociera natychmiast do miejsc, w których jest szczególnie potrzebny. Dlatego myśmy nie kombinowali, tylko po prostu stworzyliśmy kolagen w liposomach. Ta formuła powstała po to, żeby te składniki nie tylko działały przeciwoksydacyjnie, czyli chroniły nasze tkanki, ale również wspierały krążenie, szczególnie krążenie żylne, czyli jak ma ktoś problemy ze słabymi naczyniami krwionośnymi, jak jesteście narażeni na jakieś świństwa, które niszczą wasz kod genetyczny, czy coś może być rakotwórcze, jakieś toksyny w waszym otoczeniu. I trzeba regenerować ten organizm. I co? No chyba... Dla wielu z nas najważniejsze, ten kolagen wspiera zdrową skórę włosy i paznokcie, tak? Dlatego, że wspiera wytwarzanie kolagenu w organizmie, czyli dostarczamy substancje budulcowe. Jak wiecie, kolagen non stop jest przebudowywany w naszym organizmie i się nie kumuluje. Należy go zatem codziennie dostarczać do organizmu. I zwróćcie uwagę na że w 5 gramach tego kolagenu będą fosfolipidy, które tworzą liposomy z nasion słonecznika, ale jest kolagen morski, kwas hialuronowy, to co Wam powiedziałem, membrana białka jaja kurzego w proszku, niezwykle cenny rodzaj kolagenu z dodatkami. I tutaj są jeszcze pomarańcza gorzka z bioflavonoidami i ekstrakt z pestek winogron i cynk po to, żebyście mieli kompletny, kompletną mieszankę w formie liposomalnej, żeby jak najszybciej docierała do Waszych tkanek. I druga mieszanka, którą mam rekomendujemy jako dwie takie mieszanki, które najczęściej po prostu można łączyć. Szczególnie uwaga u osób, które mają problemy, jak dodacie Artroflex, to szczególnie u osób, które ma problemy z stawami. Dlatego, że tam są nie tylko kolagen, kwas hialuronowy, ale również są ekstrakty z ziół, np. kadzidłowca indyjskiego, wiązówki błotnej czy kłącza imbiru. I on będzie zawierał kolagen, kwas hialuronowy, ale będzie zawierał również glukozaminę i chondroitynę. I jeszcze taka drobna uwaga: Spotkałem się kiedyś z taką uwagą, że w ogóle suplementowanie kolagenów i substancji odżywczych, regenerujących stawy, to jest kompletna bzdura. Muszę Wam powiedzieć, że to jest straszna manipulacja i kłamstwo. Mówię to wprost. Dlatego, że nie ma w pokarmach ludzkich glukozaminy. Nie ma czegoś takiego. Nie, nie. Ona nie występuje w takiej ilości, żebyście byli w stanie ją regenerować czy wspomagać, suplementować. Normalnie występuje w chidynie żuczków. Więc jak chcecie dostarczyć do organizmu kompletne odżywianie dla stawów, to po prostu musicie suplementować niektóre rzeczy. Jeżeli wam ich brakuje. Miałem przyjemność spotkać się z Państwem. Wybaczcie krótką przerwę. Dzisiejszy temat to są kolageny, ich rola, sposób odbudowy i to, czy, czy warto w ogóle je suplementować. Mam nadzieję, że przekonałem Państwa, że suplementowanie kolagenu to jest w ogóle obowiązek. I przypominam, słuchajcie, że mamy w tej chwili kolageny doustne. Ale za chwileczkę będziemy mieli skin mission z Kasią i będziemy mieli wspaniałe kosmetyki, które to będą uzupełniane. Także pięknie dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia.